Cześć, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed Rivals. Mamy tutaj Nissana GTR-a wersję tajniak, zgadza się. Właśnie ją odpaliłem. I zaczniemy sobie Hot Pursuit. Wow, no to gaz do dechy. Proszę was bardzo. Nie mam jeszcze żadnej technologii policyjnej. Ale to nie szkodzi. Myślę, że jakoś dam radę zgładzić tych przeciwników. Moich rivals. Same porszaki. Powinienem na jednym się skupić i go atakować. A ja atakuję wszystkich naraz. To bardzo źle. Wow. Co jest? Ach, prawie go zatrzymałem. Skubańcy się tak łatwo nie dadzą. Chyba jednak będzie trzeba zakupić koniecznie tą technologię policyjną, jakąkolwiek chociaż, żeby było łatwiej tych przeciwników łapać. Bardziej, że oni już jakąś tam mają. Ale GTR już jest sporo lepszy niż ten samochód Mercedes, którego poprzednio miałem. Wow, trafił mnie miną, ale jaja. Dobra, poczekamy sobie na tego. Kurde. No, na ręcznym teraz mi się udało w końcu. Mogłem pojechać sobie skrótem na górę. Tam można przejechać przez jakąś chatę. Ale spoko, tak też damy radę. Oj, pięknie. Jakąś falą mnie trafił, to znowu mina. Teraz zamiast kolczatek są właśnie te jakieś miny. Ale kolczatki też tu są. Tylko trzeba je chyba odblokować pierw. Policjanci takowe mają. Dobra, już są dość mocno uszkodzeni. Zadanie ukończone. Co, już koniec? Rajdowiec zatrzymany. Jest! Aresztowanie. To możemy sobie przejechać pięknie. Ojej. No chodź tu, koleś. Ej, ale ten GTR jest naprawdę świetny! Mam cię. Ależ poleciał. Co, on jeszcze żyje? Jakim cudem? No, patrzcie tu. Kurczę, są strasznie twardzi. Widocznie. Obyć się bez tych. Technologii pościgowych jest naprawdę ciężko. Trzeba z nich korzystać. Ale jak widzicie, pościgi są tutaj fajne z tego względu, że mogą toczyć się chyba na całej mapie, chociaż wrogowie mają wyznaczoną trasę do wyścigu, więc będą nią podążać raczej. Ale udało mi się ukończyć Hot Pursuit. Zobaczcie, jak się fajnie świecą te tarcze hamulcowe. Nieźle. No dobra. A właśnie, ja już ukończyłem sobie ten cały pościg. Mogę się uspokoić. Gdzieś tu pewnie można naprawić samochód, tak? Zjadę może z drogi. Tak. Musimy zobaczyć, co tu jeszcze mamy do zrobienia. Wydarzenia. Hot Pursuit. Łatwy to już było? Nie. Jedziemy. Wjedź na posterunek. Patrol. Zdobądź coś tam. Czyli już coś tam wykonałem. Mam 113 punktów. 113 tysięcy punktów do wykorzystania. Zobaczmy, co się stanie, jak wjadę tutaj. Fajnie. Okej, to już tu. Ja znowu jestem tajniakiem. Ale przydałoby się gdzieś naprawić jednak samochód. Albo inaczej. Wiecie, co zrobię? Pojadę i uzupełnię sobie te umiejętności do niszczenia, czyli technologię. Nie wiem, jak to się tu jeszcze dokładnie nazywa. Tam pojechała Marussia B2 policyjna. Wydarzenia GPS. Najbliższy posterunek. Jest niedaleko. 300 metrów stąd. Fajnie. Pojedźmy sobie tam.
i potunigujmy trochę. Naprawię sobie samochód. Myk, myk. Piękny GTR. Można tu wjechać? Można. Okej. No i dobra, musimy sobie uzupełnić jakąś technologię. Jeszcze nie wiem dokładnie jaką. Można by też ulepszyć mojego GTR-a. Ciekawe, czy go można pomalować, jak mam wersję tajniaka policyjną. Zaraz się o tym wszystkim przekonamy, jak to będzie wyglądać u policjantów. Okej. Coś tam odblokowałem. Jest nowy poziom. Jest! Super, super. Znowu coś odblokowałem. Co tym razem? Chevrolet chyba ZL1, zgadza się? Tak jest. Dobra, mamy Chevroleta. Pięknie. Koniec zabawy, rozdział drugi. Teraz tak. No, no, no. Szybko, szybko. Ja już chcę mieć... Jasne, jasne. Top, top, top. Okej, okay, super. Technologia pościgowa to jest najważniejsze. Co my tu mamy? Blokada drogowa. Taran energetyczny. Kolczatka. Wielbiam kolczatki. Co by tu wziąłeś? No, weźmiemy na pewno impuls. Tak. I drugie miejsce. Już mam wszystko posiadane, nic nie trzeba kupować. Fajnie. I drugie miejsce. Taran, to się przyda. Jeszcze nigdy z tego nie korzystałem, także mogą być jaja po prostu niezłe. Możemy zmienić sobie rejestrację. Jestem obecnie duchem. Napiszmy sobie lucek. Myk, myk, myk. Lucek. Tyk. Jestem lucek. Pięknego lucka. Mamy rejestrację. Można zmienić tło? Można. Dajmy sobie taką. Nie wiem, czy to jest czarna. O, fuck. Taka na pewno nie. Jeszcze się nie wczytały po prostu. O, ta może być. Policyjna, fajna rejestracja. Technologię mamy, wybór samochodu. Czyli tutaj jako tako tuningu nie mamy jakiegoś. Nie możemy samochodu przemalować. Ale Nissan GT-R jest ładny i bez żadnego tuningu. Więc opuśćmy garaż i zaczynajmy zabawę. Jest tu sporo tych eventów. Tutaj mamy coś nieopodal. Szybka reakcja. Zobaczmy. No i dobra, jesteśmy już na rozpoczęciu. Zobaczcie, jak z tego samochodu fajnie opływa woda. Jest taki fajny efekt i dosyć ciekawie to wygląda. Chociaż nie wiem, czy kiedykolwiek tutaj padał deszcz, bo jest bardzo pogodnie. Ale powiedzmy, że to jest mrzawka. Zaczynajmy. Ścigaj się do mety. Mam już technologie policyjne, ale teraz nie będzie to pościg, tylko będzie to po prostu szybka reakcja. Czyli przejazd jakiegoś tam odcinka drogi. I fajnie, bo mogę przynajmniej zbadać tego GTR-a. Jak on tak naprawdę się będzie spisywał tutaj? Jezus! Ależ, no nie miałem... Nie mogłem nic zrobić niestety, kurczę. Dobra, powiedzmy, że tutaj jest skrót. Nie wiem, gdzie jadę, bo nie mam jeszcze minimapki. O, już jest. No i dobra, hop! Pięknie. Kurczę, fajnie wygląda ta gra. Jest tutaj też muzyka i jest bardzo fajna też, ale niestety nie mogę wam jej pokazać. Mogę dać wam linka do playlisty jakiejś, jeśli jest stworzona już na YouTubie. I sobie jej po prostu posłuchacie, kto jeszcze nie tam nie słuchał. W zasadzie mogę sobie włączyć te technologie teraz, tylko którym przyciskiem, który, nie wiem, jeszcze tego nie używałem, ale na pewno zaraz wykonam jakiś pościg i wtedy sobie zbadamy to wszystko. Może znajdę jakiegoś typka na drodze i go po prostu rozwalę. Jeszcze nie wiem. Okej. Ślizg piękny. Jedziemy dalej. Tu jest taka ciekawa opcja w Rivals, że... No właśnie, jak wciskamy nitro, to tylko na początku jest taki pomyczek, a później już on jakby znika. W poprzednich NFS-ach zawsze był zawsze ten taki pomyczek, prawda? A, weźmy sobie tego typka. Okej, namierzanie, pięknie. Oberwał. Ale chyba włączył... Nie, włączył sobie zagłuszanie.
Wow, co to było? God damn it. Ładują mi się teraz te umiejętności. Kurczę, ja nie wiem jak to nazywać. Tu już jest meta. A zobaczcie, przejeżdżam tą metę, gonię sobie jakiegoś gostka, nie? I pyk, przejechałem sobie, wykonałem tą misję, ale już mogę robić następną rzecz. Czyli gonić przeciwnika. Także gameplay jest tu bardzo aktywny i strasznie mi się to podoba, że nie trzeba czekać na jakieś pokoje, jakieś kurcze wyszukiwanie graczy, dołączanie do kogoś. Można oczywiście grać tylko ze znajomymi, ale jeszcze tego jakby nie próbowałem. I zobaczymy jak to będzie wyglądać w przyszłości. Jeśli ludzie będzie miał jakichś znajomych. Ja no mam znajomych, czekają aż pogramy razem. Na pewno wam to pokażę, bo może to będzie bardzo ekscytujące. Jeszcze nie udało mi się prawidłowo użyć żadnej tej technologii, z którą sobie wyposażyłem. Prawdopodobnie dlatego, że jestem jeszcze noobem w tej grze i trzeba... Właściwie chyba nie ma jeszcze gracza, który koksi w tej grze, no ale... Wow! To się udało. To było dobre. No hej, hej, gdzie jedziesz? Hej, 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 aresztowanie, aresztowanie, aresztowanie! O właśnie, o to mi chodziło! Jak gościa zatrzymamy, to zaczyna się aresztowanie. I uwaga, namierzamy typka! Oberwał, ależ pięknie! Rajdowiec zatrzymany, super! No to może mnie pocałować w mój GTR-owy zadek. Jadę sobie dalej. Fajny ten tajniak jest. Wow! Kurczę, ależ fajna okolica. Tutaj byłem w nocy już raz, zdaje się. A może i nie? Kurczę. Tutaj widziałem, że są jakieś takie mega skoki, mega skróty. Gdzieś można wjechać, coś zrobić. Jeszcze całkowicie nie znam tej mapki. Ale jest naprawdę bardzo ciekawa gra. Jest zupełnie inna niż te poprzednie NFS-y. Znaczy, gameplay znacznie się różni. Ja jeszcze będę mógł więcej o tym powiedzieć, jak sobie dłużej pogram. A tymczasem, no pokazałem wam dzisiaj te technologie policyjne. Kilka z tych technologii... Gdzie ja wjechałem do cholery? Kilka z tych technologii. Kurde. Ale ten samochód zajebiście wygląda, bez kitu. Pokazałem wam kilka z tych technologii. No, mam nadzieję, że podobał wam się ten filmik i że wrócicie do mnie po więcej. A tymczasem... Trzymajcie się. Na razie. Hej.